Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr Bura z European Council on Foreign Relations. Mam przyjemność zaprosić Państwa na naszą debatę o przyszłości porządku międzynarodowego, którą mamy przyjemność organizować dzisiaj przy współpracy z ambasadą Finlandii. To pierwszy raz, kiedy mamy taką okazję, ale bardzo cieszymy się z tego. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz, kiedy współpracujemy przy organizacji tego rodzaju wydarzeń. I zanim zaczniemy naszą dyskusję, chciałbym poprosić pana ambasadora Juha Otmana o kilka słów wprowadzenia. A tylko jedna techniczna uwaga. Ta debata będzie w języku polskim i angielskim, więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tłumaczenia, to urządzenia są na zewnątrz. Ambasador. Dziękuję. Thank you. My name is Juha Otman. Dzień dobry, jestem ambasadorem Finlandii w Polsce. Nazywam się Juha Otman i w imieniu ambasady chciałbym Państwa serdecznie powitać na tej debacie dotyczącej multilateralizmu. Będziemy omawiać raport, który został przygotowany przez European Council on Foreign Relations przy naszym wsparciu. Bardzo podobne wydarzenie, podobna debata została zorganizowana w Helsinkach wczoraj, także to bardzo ciekawe teraz posłuchać o różnych podobieństwach i różnicach, które się pojawią. I bardzo cieszę się, że mogę powitać również Teje Tiilikainen, dyrektorkę European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, która była również sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Finlandii. Finlandia to mały kraj, ale zawsze wspieraliśmy system multilateralny, w tym również globalną rolę Unii Europejskiej. I też widać to w programie naszej prezydencji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, teraz Finlandia właśnie przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. I kiedy tutaj siedzimy w tej sali, to głowy naszych państw debatują w Brukseli właśnie na temat globalnej roli Unii Europejskiej w walce ze zmianami klimatu. I tutaj Finlandia gorąco wierzę w to, że Unia Europejska może odegrać aktywną rolę na tym forum multilateralnym, w szczególności właśnie jeżeli chodzi o handel i zmiany klimatu, ale też prawa człowieka. Jestem również przekonany głęboko, że ta znaczna rola Unii Europejskiej zostanie odzwierciedlona w programie Komisji na kolejne lata. I wydaje mi się, że już czas, żeby zaczynać, więc jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie tutaj na spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję, panie ambasadorze. I chciałbym teraz zaprosić naszych mówców, panelistów, Teja Tiilikainen. Już o niej wspomniał pan ambasador. Zapraszam tutaj na scenę. Zapraszam też Antoniego Dworkina, który jest moim kolegą z European Council on Foreign Relations. I last but not least, pan Jerzy Bałurski, który jest dyrektorem Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No, tutaj siedzę teraz po środku. Takie miejsce mi przypadło. Zacznę po polsku, jeżeli nie mają Państwo nic przeciwko, a potem przejdziemy też w pewnym momencie na angielski, a potem znowu może na polski. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby rozmawiać o przyszłości liberalnego porządku międzynarodowego, zwłaszcza pod kątem multilateralizmu i roli instytucji międzynarodowych. W takim interesującym momencie, dosłownie dzień lub dwa dni po tym, jak sąd apelacyjny przy Światowej Organizacji Handlu przestał de facto działać. To brzmi może dosyć technicznie i dla zwykłych odbiorców przekazów prasowych może niezbyt jakoś emocjonująco, ale to jest taki symbol, jak pewien ważny, niezwykle ważny instrument tego całego porządku międzynarodowego, jakim jest
Światowa Organizacja Handlu i system rozstrzygania arbitrażowego sporów pomiędzy państwami, jeśli chodzi o porządek handlowy, w zasadzie przestał funkcjonować spośród 10 członków, jakich powinno liczyć to grono. Został tylko jeden. Trzech potrzeba, żeby wydać wyrok w danej sprawie. I mówię o tym, że to jest symbol, ponieważ takich mniejszych lub większych symboli kryzysu porządku międzynarodowego opartego właśnie na współpracy państw na podstawie czy przy pomocy organizacji międzynarodowych, prawa międzynarodowego, struktur, które powstały przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a umocniły się na świecie, zwłaszcza w ostatnich 20-30 latach po 1989 roku. Takich przykładów jest bardzo wiele. I chcielibyśmy zastanowić się nad tym, po pierwsze, co to wszystko oznacza dla nie tylko Europy, ale dla właśnie całego porządku międzynarodowego. Jaką rolę Unia Europejska mogłaby odegrać ewentualnie w czy to obronie istniejących instytucji międzynarodowych, czy też takim współkształtowaniu tego porządku międzynarodowego, który by przynajmniej jakieś części tego porządku, czy części tych norm i instytucji był w stanie utrzymać. Temu tematowi poświęcony jest tekst, o którym pan ambasador Ottmann już wspomniał, pod tytułem Trzy kryzysy i pewna szansa, o interesie, o tym, jaki interes ma Unia Europejska czy Europa w porządku multilateralnym. To jest tekst, którego współautorem jest Anthony Dworkin, siedzący po mojej lewej stronie, i Richard Gowan, dwóch ekspertów ICFR-u. Ten tekst powstał dzięki przy współpracy, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii. I ja chciałbym zacząć tę naszą rozmowę od pytania takiego bardzo, wydaje się, w tej sytuacji oczywistego i naturalnego do Antoniego Dworkina jako współautora tego tekstu, który pisze tam o trzech kryzysach multilateralizmu. Czyli zastanawia się nad tym, skąd właściwie, dlaczego tak się stało, że pomimo faktu, że przecież w współczesnym świecie mamy coraz więcej potrzeby, żeby państwa, regiony, podmioty biznesowe ze sobą współpracowały i wspólnie rozwiązywały problemy międzynarodowe, że pomimo tego mamy dzisiaj bardzo poważny kryzys, czy jak Antony pisze, kryzysy tego porządku wielostronnego, porządku, który często nazywamy porządkiem liberalnym. Także pierwsze pytanie do Antonego jest takie, właściwie jak, skąd ten kryzys, jakie są jego głębsze czy płytsze przyczyny. Okej, czy wszystko działa? Tak, dziękuję za to pytanie i chciałbym rozpocząć też od podziękowań. Dziękuję Ministerstwu Spraw Zagranicznych za wsparcie, jakie otrzymaliśmy od ministerstwa w ramach tego projektu. Zaczęliśmy prace badawcze, odbyła się taka początkowa konferencja w Finlandii na początku tego roku w bardzo malowniczych okolicznościach, niedaleko Helsinek. I teraz mamy właśnie raport, który podsumowuje wszystkie nasze prace wykonane w tym obszarze. Ten projekt rozpoczął się od postawienia pytania. Jeżeli mówimy o tej percepcji multilateralizmu jako czegoś, co ma kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej, dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym momencie Europa składa się z małych krajów, które zależą od tego, jak funkcjonuje ten otwarty system międzynarodowy, a sama Unia Europejska, cała tożsamość Unii Europejskiej też wiąże się z tym pojęciem współpracy opartej na zasadach współpracy między państwami. I Ursula von der Leyen, która przewodniczy teraz komisji, mówiła właśnie
o takim zwiększonym podejściu geopolitycznym komisji w tym momencie do swojej pracy, natomiast no, Unia Europejska i tak nie będzie takim graczem typowo politycznym. Chodziło jedynie o wsparcie ze strony tej instytucji dla porządku multilateralnego. I dlaczego to jest potrzebne? I skąd się wziął ten kryzys? W naszym raporcie zidentyfikowaliśmy 3 kryzysy, które są ze sobą wzajemnie powiązane. I nie uważamy, że ten system w tym momencie całkowicie jakoś może runąć, po prostu widzimy pewne wyzwania. Mamy z jednej strony kryzys władzy. I tak już, jak już mówiono, to się rozwijało od roku 89 i to ten system multilateralny zawsze zależał od wsparcia ze strony ONZ-u. A w tym momencie mamy taką sytuację, gdzie ONZ po pierwsze ma mniej władzy na szczeblu międzynarodowym, I z drugiej strony oczywiście organizacje międzynarodowe, na ile one mogą wspomagać jeszcze te instytucje, na przykład Radę Praw Człowieka, czy Międzynarodową Organizację Handlową. I no i teraz właśnie ten problem też z Trybunałem Arbitrażowym. Widzimy właśnie, że ONZ się stopniowo wycofuje, ale widzimy też inne podmioty, które się uaktywniają. Rosja, ale z drugiej strony właśnie Chiny. To te podmioty wypełniają tę lukę, która powstała w związku z tym właśnie, że ONZ zaczął się stopniowo wycofywał. I też widzimy, że te organizacje międzynarodowe być może nawet działają dalej, ale czasami są już inne wartości w grze. I to jest ten pierwszy kryzys, kryzys władzy. Jak możemy kontynuować teraz utrzymywanie tego porządku bez tej roli USA, jaka występowała w przeszłości. A drugi kryzys to jest kryzys znaczenia, kryzys istotności. To oczywiście prawda, tak jak mówił mój przedmówca, że te największe kryzysy, z którymi mamy teraz do czynienia, to są kryzysy, które można rozwiązać w ramach współpracy multilateralnej. A teraz właśnie widzimy, że te organizacje czasami no po prostu nie są w stanie sprostać temu zadaniu. I jeżeli patrzymy na takie wyzwania jak migracja chociażby, i była nawet taka percepcja, że ten system międzynarodowy po prostu nie był w stanie poradzić sobie z tym problemem migracji, tak żeby równomiernie rozłożyć ciężar, który wynikał z tej masowej migracji. Z drugiej strony też te organizacje odpowiadające za pomoc rozwojową były kiedyś bardzo aktywne, a teraz widzimy takie przesunięcie, to znaczy albo większe znaczenie mają inwestycje chińskie na przykład, albo też wysyłanie pracowników za granicę, jeżeli patrzymy na Bliski Wschód czy na Afrykę, no to te kryzysy w ostatnich latach, 8-9, wojna w Syrii, tam też wydaje się, że ten system międzynarodowy, multilateralny po prostu sobie nie poradził z tym kryzysem. I pojawiają się też kolejne problemy, jak cyberkonflikty na przykład. I tam też tych organizacji po prostu nie ma, one sobie z tym też nie radzą. I trzeci kryzys wreszcie to kryzys legitymacji. Mamy takie poczucie, że ten system, który cały czas istnieje, nie może już twierdzić, że ma wsparcie wszystkich sojuszników na całym świecie, że wszyscy go wspierają, że wszyscy należą do tego systemu. Na przykład świat arabski też się w pewnym sensie odłącza od tego, podobnie jak kraje afrykańskie, no ze względu na konflikt w Syrii i też państwa afrykańskie patrzą na ONZ jako takie forum obce dla nich, nie mające większego znaczenia. Teraz też Rada Bezpieczeństwa, no też skład tej Rady Bezpieczeństwa ONZ-u wydaje się już nieaktualny. Mamy też wreszcie taki kryzys legitymacji w poszczególnych państwach, bo kiedyś uważano, że ten system multilateralny uwzględnia interesy wszystkich poszczególnych krajów, a w tym momencie dostrzegamy, że pewne powiązania interesów między poszczególnymi krajami mogą stanowić jakieś zagrożenie, albo też powiązania sektorowe. I też na przykład okazuje się, że z problemem migracji w tym momencie nie można rozwiązać w taki sposób, żeby odpowiadał on wszystkim interesom poszczególnych krajów. I też to, co się dzieje z partiami politycznymi, pokazuje, że właśnie ten system multilateralny stracił legitymację w oczach ludzi. No i to jest kryzys, z którym mam teraz do czynienia. Dziękuję. I jeszcze jedno
pytanie do tej tym razem, skąd się wziął kryzys multilateralizmu. Anthony mówił o kryzysie władzy, o kryzysie znaczenia, o kryzysie legitymacji. I wskazywał też, wskazywał na pewne ruchy, pewne przesunięcia, jeżeli chodzi o strukturę obecnych organizacji międzynarodowych i o to, jak one działały w ostatnich latach, i powiedział, że te organizacje już często nie są w stanie sprostać wyzwaniu, nie są w stanie zapewnić rozwiązań, problemów, z którymi mamy do czynienia, ale być może taką prawdziwą przyczyną, czy główną przyczyną tego kryzysu multilateralizmu jest koniec tego unipolarnego i jednobiegunowego świata. I być może po prostu ten system mógł działać tylko i wyłącznie z rolą USA jako hegemona, a bez tego już ten system po prostu nie może działać, bo mamy teraz już taką rywalizację między Chinami a USA, czyli nie mamy już tego systemu jednobiegunowego i być może to oznacza automatycznie, że ten system jest skazany na porażkę. Bardzo dziękuję za to pytanie. Naprawdę uważam, że to jest fragment i wyzwania związane z tym porządkiem wielostronnym ma swoje początki z tą walką różnych sił, gdzie zachodnie potęgi się osłabiają, a i pojawia się szereg wschodzących potęg, które chcą zakwestionować ten porządek wielostronny, multilateralny, który opiera się na zachodnich wartościach, na zachodnim przywództwie. Oni chcą to zakwestionować i równocześnie oprócz zmian, które chcieliby wprowadzić, chcieliby wymienić, zamienić ten porządek ze swoimi wartościami, instytucjami, własnym systemem, który odpowiada im wartościom i im ich światopoglądowi. Tutaj chciałam wrócić do dwóch rodzajów porządku, które widzimy w historii polityki świata. W ciągu ostatnich dekad doświadczaliśmy porządku opartego na zasadach. Moim zdaniem dzięki temu jest równowaga różnic pomiędzy dużymi potęgami i małymi, dużymi siłami i małymi. Tutaj jest pewna trwałość, jeżeli chodzi o zachowania państw i ugód czy uzgodnień instytucjonalnych, ale oczywiście obecnie wiele wschodzących potęg chciałoby innych porządków na podstawie innych uzgodnień i umów, gdzie wiodące potęgi same uzgadniają, jakie to będą zasady, które inni muszą przyjąć. To jest mniej wielostronne, mniej multilateralne. Jest mniej zasad, a więcej umów, uzgodnień pomiędzy największymi potęgami, a wtedy reszta świata musi się do tego porządku po prostu podporządkować. Wydaje mi się, że boję się, że właśnie idziemy w takim kierunku, gdzie wielkie potęgi same uzgadniają zasady gry, a te zasady nie są instytucjonalizowane poprzez organizacje międzynarodowe i instytucje, jak to było dotąd, jeżeli chodzi o system właśnie ten wielostronny, multilateralny, to było kręgosłupem tego systemu. Także tutaj są obawy i rzeczywiście jest taka walka właśnie o wartości, ale wydaje mi się, że to nie jest takie biało-czarne w porównaniu do tego, co Anthony napisał w swoim raporcie. Są pewne obszary w naszym obecnym życiu międzynarodowym, które nie są regulowane przez obecne zasady. Na przykład rozwój technologii prowadzi do bardzo wielu kwestii, problemów, co do których będziemy musieli mieć uzgodnienia międzynarodowe i będziemy musieli mieć zasady, które będą obejmować te wszystkie elementy. Więc prawda, że jest ten brak istotności, czy relewancji, czy znaczenia właśnie w niektórych tych obszarach. Dość pesymistycznie podchodzę do obecnego stanu rzeczy.
Wydaje mi się, że to wyzwanie dla tego porządku oznacza, że idziemy w kierunku innego porządku świata. Wrócimy do tego pytania, do tej kwestii, co do tego, do jakiego porządku świata zmierzamy i jaka mogłaby być rola Europy. Teraz przejdę na Polski. Jest dyrektorem Departamentu ONZ-u, Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ-cie, ale też osobą z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o samą Organizację Narodów Zjednoczonych. I jest też w sytuacji dyplomaty, który miał przez ostatnie 2 lata okazję śledzić z bliska, czy współkształtować w zasadzie polską politykę jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest, wydaje mi się, niezwykle interesująca perspektywa do spojrzenia na te 3 kryzysy, o których mówił Antony Dworkin, pod kątem ONZ-u. To znaczy, w jakim stopniu te 3 kryzysy potęgi, czy siły, czy znaczenia i legitymizacji, w jakim stopniu te 3 kryzysy znajdują odzwierciedlenie w systemie ONZ-u? Jak by pan to pokrótce przedstawił? Dziękuję bardzo za zaproszenie do panelu i odnosząc się do pytań, ale też i przedstawiając takie luźne refleksje po tych 2 latach niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Oczywiście w pełni się zgadzam z tymi tezami o kryzysie multilateralizmu. To jest fakt, to wynika z gry sił między najważniejszymi państwami świata, z polityki prowadzonej przez Rosję, Chiny, w jakimś sensie też Stany Zjednoczone, Unia Europejska jako ten 4. biegun w tej grze uczestniczy. ONZ odzwierciedla te napięcia, one są widoczne, czy to w pracy w Radzie Praw Człowieka w Genewie, czy w Zgromadzeniu Ogólnym, czy w Radzie Bezpieczeństwa. Te napięcia międzynarodowe znajdują odzwierciedlenie. Jednocześnie rzeczywiście ONZ stworzony po II wojnie światowej nie do końca przystaje do dzisiejszych realiów i trudno znaleźć rozwiązanie w odniesieniu do tych różnych napięć w ramach tych struktur. Jednocześnie lepszych innych struktur wielostronnych nie mamy i pewnie długo mieć nie będziemy, więc widzę tutaj taką albo, prawda, ofensywnie mówimy, że mamy kryzys i ta organizacja w niewielkim stopniu jest w stanie sprostać tym kryzysom, albo próbujemy w sposób taki, może trochę pragmatyczny podejść do tych realiów i się zmierzyć z tymi problemami. Jako zawodowy dyplomata wybieram ten drugi scenariusz, funkcjonując w tych warunkach, jakie są. Z pozytywów mogę powiedzieć, że w łonie Rady Bezpieczeństwa głos państw Unii Europejskiej wybrzmiewa mocno i tam bardzo silnie koordynujemy nasze stanowiska. Zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku 1/3 członków Rady Bezpieczeństwa to są państwa Unii Europejskiej. Te proporcje mogą w kolejnych latach ulegać pogorszeniu, ale na tę chwilę jest to silny głos i wspólnie wygłaszamy wystąpienia w tym znaczeniu, że organizujemy press statements przed debatami, po debatach. Uzgadniamy mniej więcej, jak się odnieść do tych najważniejszych wyzwań na agendzie Rady Bezpieczeństwa, czy to Middle East Peace Process, Syria, Jemen, Sudan. I ten głos jest zauważalny. Na ile umiemy skutecznie wpłynąć na decyzję, to już jest inna sprawa. Często przecież największą taką porażką systemu międzynarodowego jest kryzys syryjski od 8 lat trwający.
Rada Bezpieczeństwa, ciało odpowiedzialne za pokój i bezpieczeństwo, nie umie znaleźć rozwiązania. Dlaczego? No, jest to pytanie przede wszystkim do wielkich graczy. I w łonie Rady Bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania. Wielokrotnie rezolucje były wetowane przez Rosję i Chiny. Inne kryzysy nie znajdują jakby pola do dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa, bo to też jest dość ciekawe, że stali członkowie Rady Bezpieczeństwa P5 nie pozwalają na to, żeby kryzysy, które odnoszą się do ich interesów narodowych, trafiały na agendę Rady Bezpieczeństwa. Takim dobrym przykładem jest kryzys ukraiński, tak? Czy agresja Rosji na Ukrainę. No, pomimo naszych prób i chęci, starań, w ograniczonym stopniu umieliśmy zainteresować Radę Bezpieczeństwa tym tematem. Powszechne jest uznanie, że no niech się tym zajmie OBWE czy format normandzki. To tak na szybko może reakcja. Dziękuję bardzo. This picture. Jak dotąd ten obraz wygląda dość mrocznie, mówiąc szczerze. Więc kryzys tej wielostronności, multilateralizmu, Rada Bezpieczeństwa nie wypełnia swojej roli jako organu, który chroni pokój i bezpieczeństwo na świecie i tak jak już to stwierdzono, nie ma dobrego wyjścia z kryzysu, ale no, na szczęście taki jest tytuł tego raportu autorstwa również Antoniego, że są trzy kryzysy, ale jest pewna też możliwość czy szansa. Więc pytanie dla Antoniego, może kilka więcej słów na temat właśnie tej szansy. Ja mogę powiedzieć, że ta szansa dotyczy w dużym stopniu Europy. Europa miałaby odgrywać bardziej aktywną rolę w obronie tego wielostronnego, multilateralnego porządku świata. Ale nie jest to oczywiste samo w sobie, więc potrzebne jest pewne wyjaśnienie ze strony Antoniego, żeby nam powiedział do jakiego stopnia i po pierwsze dlaczego Europa może być tutaj tak bardzo istotna w ochronie tego porządku. Nasz raport ma bardzo dokładną strukturę. Na samym początku przekazujemy te negatywne wiadomości i dość właśnie mroczne. Natomiast w drugiej części raportu staramy się pokazać bardziej pozytywny obraz, wskazać na te pozytywne aspekty przynajmniej. Jeżeli chodzi no, o coś, co prześwieca z tej czarnej chmury zakrywającej system multilateralny. Tutaj dwie rzeczy, kilka rzeczy, które moim zdaniem są dość istotne. Po pierwsze, chociaż mówimy o systemach multilateralnych w porządku świata, prawdopodobnie przydatne byłoby myśleć o tym jako zazębiających się aspektach porządku różnych instytucji, różnych części tego systemu multilateralnego. I wydaje mi się, że jest tutaj miejsce, czy też szansa właśnie w zależności od danej sekcji, obszaru. Także staramy się to zrobić troszeczkę w tym raporcie. Druga sprawa to jeśli chodzi o to, co Teja powiedziała, jeżeli chodzi o tą walkę sił, ona jest rzeczywiście istotna. Jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty kryzysu, o których myślimy, prawdopodobnie to jest centralny dylemat. W jaki sposób stworzyć system zasad dla świata?
chcielibyśmy liberalnego porządku świata, ale świat obecnie jest złożony z wielu silnych krajów, które nie są liberalne i które nie podpisują się pod tymi wartościami. Więc do jakiego stopnia może to być porządek liberalny, jeżeli to nie są kraje liberalne? I jednym z rozwiązań byłoby to, że zamiast mieć jednego zestawu zasad dla świata liberalnego, może będzie drugi jakiś porządek, ale będzie konkurencja tutaj, to byłby błąd. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby mieć koncepcję porządku, który może zarządzać jak gdyby całym światem jako całością. I jeden z problemów, który mamy, tutaj to jest oczywiście, to są zmiany klimatu. Rola Europy, wracając do pytania, to starać się zobaczyć każdy problem, każdą część multilateralizmu, budowanie koalicji międzynarodowych, partnerstw, które będą skuteczne i będą zajmowały się tym problemem. Wyzwaniem dla Europy jest poszukiwanie tego rodzaju partnerstw, partnerów i Europa nie może rozwiązać problemów sama, ale może Europa może być takim rodzajem siły mobilizującej do zbudowania koalicji. I tutaj przechodzimy właśnie do tego, co postrzegamy jako szansa. A szansą jest w świecie, gdzie tak wiele tego, co widzimy, to Stany Zjednoczone i Chiny, które po prostu grożą, że podzielą świat między siebie albo wykorzystują fora i instytucje międzynarodowe, żeby doprowadzać do konfrontacji między sobą. Widzimy wiele krajów, które nie chcą podpisywać się w pełni pod tym podziałem trumpowskiej Ameryki czy wizji Trumpa Ameryki, czy wizji Chin. To jest taki porządek świata z bardziej taką charakterystyką właśnie chińską, gdzie się nie zwraca tak bardzo uwagi na prawa człowieka, tylko bardziej na status. Więc chodzi o to, żeby znaleźć grupę osób. Kiedy zaprezentowaliśmy to w Nowym Jorku, tutaj fiński ambasador się wypowiadał na ten temat, że nie chce być w żadnym z obozów. I wydaje mi się, że tutaj są ważne koalicje. To nie chodzi o to, żeby tylko działać zgodnie z własną agendą. Innym aspektem szans, które zidentyfikowaliśmy, Europejczycy mają umiejętności i doświadczenie, jeżeli chodzi o właśnie te wielostronne współdziałanie. To widać chociażby w Radzie Bezpieczeństwa i tam widać wpływ Europy również, jeżeli zgromadzenie generalne, tutaj chyba 80%, jeżeli chodzi o procesy negocjacyjne NATO, tam były kraje europejskie, które właśnie w tym pomagały. I trzeci obszar, gdzie widzimy szansę, to możliwość wprowadzenia innowacji. Jeżeli ten system wielostronny jest troszeczkę przestarzały, to tutaj Unia Europejska i Europa pokazuje, że jest w stanie wprowadzać innowacje poprzez wprowadzenie nowych formatów, takich jak na przykład paryskie forum pokojowe czy cyberprzestrzeń, różne rozwiązania dla cyberprzestrzeni. Widzimy tutaj miejsce dla nowych rodzajów elastycznych sposobów pracy i budowania koalicji. Jeżeli spojrzymy na to, to można też spojrzeć na to w ten sposób. Thank you, Anthony. Dziękuję, Anthony. I teraz pytanie do tej. Anthony mówił o tym, jak Europa może budować koalicję. I rzeczywiście mamy taki sojusz multilateralistów. 20 krajów się pod tym podpisało. I to jest jedna z kluczowych inicjatyw europejskich na scenie międzynarodowej. Tutaj zwłaszcza Francja i Niemcy napierały na tę inicjatywę, ale chciałbym zapytać o drugą stronę, o wyzwania porządku multilateralnego. Anthony wspomniał, czy też ty wspomniałaś i Jerzy o tym mówił, to, że Rosja, Chiny, USA to są te
kraje, które w tym momencie stanowią wyzwanie dla aktualnego porządku, ale widzimy wyraźnie, że kraje te nie idą jedną ścieżką. One mają rozbieżne interesy, nie idą ręka w rękę i mają też różne perspektywy, jeżeli chodzi o patrzenie na aktualnie działający system. Czy mogłabyś powiedzieć bardziej szczegółowo coś na temat tego, jak postrzegasz rolę tych trzech wielkich graczy? Nie wiem, czy chciałabyś tak to określić, że wszystkie te kraje stanowią wyzwanie dla aktualnego porządku, ale jak uważasz, jakie cele mają te kraje? Jaka jest ich motywacja? Czy mają te kraje jakieś alternatywne pomysły na porządek międzynarodowy i czy mogą one być może stanowić również pewnego, no mogą być partnerami dla Unii Europejskiej, przynajmniej w wybranych kwestiach, tak żebyśmy mogli właśnie być może takie podejście zastosować, wybierania sobie tylko no tych wisienek na torcie, jak gdyby w ramach obrony porządku międzynarodowego. Jeżeli mówimy o Rosji, USA i o Chinach, to tak naprawdę mówimy o trzech bardzo różnych krajach, jeżeli chodzi o ich perspektywę, w odniesieniu do takiego podejścia strategicznego do ewentualnego innego porządku międzynarodowego. Wydaje mi się, że wszystkie te kraje mają takie podejście bardzo narodowe, krajowe, a z perspektywy europejskiej wygląda to tak, że kraje te nie podzielają naszych wartości. W szczególności dotyczy to Rosji i Chin, ponieważ te dwa kraje teraz no, wzajemnie się odkryły, powiedzmy, i stworzyły jakiegoś rodzaju koalicję strategiczną. I to, co ich łączy, to jest właśnie wspólna wizja wroga. To znaczy oba te kraje chcą zakwestionować porządek świata oparty na przywództwie USA. Nie wiem, czy coś jeszcze ich łączy. Wydaje się właśnie, że przede wszystkim to. Więc Chiny wyraźnie, no, jako gospodarka zupełnie innego typu niż Rosja, no to też zależy od stabilności międzynarodowej, bo Chiny no, ze swoją gospodarką zależą właśnie od porządku stabilnego na świecie w odniesieniu do handlu. To jest dylemat chiński. Rosji to mniej dotyczy. Gospodarka rosyjska różni się znacznie pod tym względem od gospodarki chińskiej. I gdyby coś tam się działo w handlu międzynarodowym, to miałoby negatywny wpływ na handel chiński, handel zagraniczny i też na gospodarkę chińską. Natomiast model gospodarczy Rosji jest inny. Rosja nie jest w takiej sytuacji jak Chiny pod tym względem i można by powiedzieć, że Rosja nie proponuje jakiegoś alternatywnego porządku, po prostu krytykuje ten, który mamy teraz, też krytykuje pozycję, stanowisko USA i Rosja szuka właśnie sprzymierzeńca w Chinach. Wydaje mi się, że to, jak Rosja widzi świat, bardziej nawiązuje do tego, o czym mówiłam, jak pierwszy raz zabierałam głos, to znaczy Rosja chciałaby widzieć taki porządek światowy, gdzie jest kilka mocarstw i oczywiście uważa, że Rosja też należy do tych mocarstw. I te państwa właśnie mocarstwowe mogłyby się wzajemnie dogadywać i rządzić światem, tak jak to się działo w XIX wieku. Więc no widzimy, że to absolutnie nie jest podejście multilateralne. Natomiast w USA to wygląda tak, że cały czas szuka tam jakiegoś sojuszu. Nawet jeżeli podejście do porządku multilateralnego jest tak różne, i też widzimy, że jest to społeczeństwo bardzo podzielone i bardzo jest to podzielony kraj. I są takie grupy osób, które uważają, że lepiej byłoby zachować ten świat, który kiedyś mieliśmy, czyli mamy dużo takich międzynarodowych organizacji silnych. Ale są też inne grupy. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jakie są możliwości dla Europy i dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poszukiwanie sojuszników wśród tej grupy trzech silnych bardzo państw mocarstwowych. Wydaje mi się, że mogę się zgodzić z Anthonym, że są takie obszary właśnie norm międzynarodowych, zasad międzynarodowych, gdzie Europa, Unia Europejska może współpracować z USA, ale też z Chinami czy z innymi podmiotami międzynarodowymi czy graczami na scenie międzynarodowej, ale chcę jeszcze jeden komentarz tutaj dodać. Jest jeszcze jeden gracz istotny na świecie.
mamy takie, no widzimy, że świat jest bardzo sfragmentaryzowany. Mamy wielu też graczy, którzy nie są państwami, natomiast no mówię tutaj na przykład o tych wielkich korporacjach międzynarodowych, o organizacjach reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, też niektóre organizacje przestępcze, ale w obszarze takich międzynarodowych regulacji wydaje się, że właśnie istotną rolę mogą odgrywać te podmioty, które nie są państwami, i Unia Europejska może wśród tych podmiotów, które nie są państwami, szukać dla siebie sojuszników. Być może tam będzie więcej wspólnych interesów. Więc wydaje mi się, że właśnie Unia Europejska powinna się tak dobrze rozejrzeć wokół siebie, bo tam jest dużo różnych możliwości, wielu różnych sojuszników, ale już zamykając swoje wystąpienie, wydaje mi się, że to przejście, którego jesteśmy teraz świadkami, i ta walka o władzę, to przejście od systemu porządku międzynarodowego opartego na Zachodzie ku czemuś innemu, wydaje mi się, że jest to no, trudne, żeby teraz przewidzieć, co dokładnie się będzie działo w długiej perspektywie, jaki jest na przykład długofalowy cel Chin, czego Chiny by sobie życzyły w perspektywie właśnie kilkudziesięciu lat na przykład. Dziękuję. Teraz przejdę na język polski, ale jeszcze jedna kwestia dotycząca tych ostatnich uwag a propos Chin. Jerzy. Jedno jest takie, była mowa o tych wielkich graczach, którzy stawiają wyzwanie temu porządkowi wielostronnemu i którzy, każdy z nich kieruje się jakimiś swoimi interesami i swoim podejściem. I ciekaw jestem, znowu wracając do ONZ-u, w jakim stopniu ta gra polityczna widoczna jest właśnie na forum ONZ-u. I na przykład jeśli mówimy o Chinach, to w jakim stopniu Chiny są destruktorem tego systemu, a w jakim stopniu są siłą, która próbuje w jakimś przynajmniej wymiarze, no może przejąć kontrolę nad organizacjami międzynarodowymi, właśnie też w systemie Narodów Zjednoczonych. Mieliśmy przykład, który Antony podaje w swoim tekście, wyboru szefa FAO, którym został Chińczyk wbrew próbom właśnie europejskim obsadzenia na tym stanowisku przedstawiciela Francji. Mamy przykłady też ze znanej panu dobrze Komisji Praw Człowieka, gdzie Chiny też potrafiły swoją wolę przeforsować. Więc jak wygląda od środka, że tak powiem, strategia tych wielkich graczy? I to drugie pytanie, trochę do tego nawiązujące, no w jakim stopniu ten system jest reformowalny? To znaczy, czy mówimy o roli Unii Europejskiej, Europy, czy tutaj jest akurat w systemie Narodów Zjednoczonych jakieś miejsce na jakieś bardziej, to jest pewnie retoryczne pytanie, ale mimo wszystko chciałbym je zadać, na jakieś głębsze zmiany, być może z inicjatywy europejskiej? Dziękuję bardzo. Ja też w drugiej swojej wypowiedzi chciałbym zabrzmieć bardziej optymistycznie niż w tej pierwszej, więc będę szukał jeszcze skuteczniej pozytywów i tego, co łączy, a nie co dzieli. Po kolei o różnych sprawach chciałbym powiedzieć. Oczywiście nie stawiajmy na jednej płaszczyźnie tych naszych wyzwań USA, Chiny, Rosja. To są jednak różni partnerzy. USA to jest nasz partner like-minded, jak to mówimy, i w bardzo wielu sprawach jest to partner niezbędny, potrzebny i wartościowy. I my jako Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej musimy dbać o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, choć oczywiście są pewne wyzwania i trudności, ale również no, w aspekcie wartości to przecież no, tutaj powinniśmy i z reguły mówimy jednym głosem. Jeśli chodzi o Chiny, no w sposób oczywisty wykorzystują to, że od kilku lat Stany Zjednoczone trochę się wycofują z multilateralizmu i chcą tę przestrzeń zagarnąć. Podam konkretny przykład. ONZ ma 15 agencji wyspecjalizowanych. Spośród tych 15 aż 4
są kierowane przez Chińczyków. I to są całkiem nowo objęte stanowiska. Wspomniałeś FAO, dochodzi jeszcze ICAO, UNIDO i czwarte mi umknęło. Ale a dla porównania Francja, Wielka Brytania i USA wspólnie mają tylu szefów agencji wyspecjalizowanych, co same Chiny. Do budżetu ONZ Chiny wpłacają coraz więcej, są już drugim płatnikiem po USA. W ostatnich kilku latach o kilkaset procent wzrosła wpłata Chin na operacje pokojowe. Są jednym z największych kontrybutorów. To oczywiście jest pozytywne. Wpływają na stabilizację sytuacji w różnych państwach, gdzie toczą się konflikty. Niemniej no, te wszystkie przykłady, które podałem, jasno wskazują, że Chińczycy dążą do narzucenia swojego głosu w całym systemie wielostronnym i są w tym skuteczni. Umieją zjednywać państwa rozwijające się. Grupa G77, de facto licząca 120 państw, czyli grupa państw dawniej nazywanych rozwijającymi się, państwa południa, jak to często dziś mówimy w slangu ONZ-owskim, no te państwa są bardzo wyczulone na głos Chin, bo Chiny rzeczywiście bardzo wiele mówią o prawie do rozwoju, right to development, economic, social, cultural rights. To są te aspekty, które dla państw rozwijających się są bardzo istotne i Chiny zjednują sobie głos tych państw. A jak się ma poparcie 120 kilku państw w ONZ-cie, no to każdą rezolucję można w zgromadzeniu ogólnym i w poszczególnych agendach przyjąć. Więc, ale to nie znaczy, że z partnerem chińskim nie należy współpracować. Wręcz przeciwnie, trzeba szukać jakiejś wspólnoty głosów i interesów. Tam, gdzie to możliwe. To są z reguły pragmatycznie nastawieni dyplomaci i czasem jesteśmy w stanie jako Unia Europejska przekonać stronę chińską do współpracy. Oczywiście to, o czym tutaj była mowa, że pozycja Unii Europejskiej w świecie wielostronnym będzie zależała od tego, jak jest skuteczna w budowaniu koalicji. To jest kluczowe. I dla przepchnięcia bardzo wielu inicjatyw międzynarodowych trzeba szukać koalicjantów i oni są. Czy to w grupie latynoamerykańskiej, czy w grupie afrykańskiej, czy wśród państw arabskich. W zależności od tematu, w zależności od kwestii można dobierać współpracowników, że tak powiem. Podam przykład. Unia Europejska wraz z GRULAC-iem, czyli z grupą państw latynoamerykańskich, prowadzi w ONZ-cie rezolucję na temat praw dziecka, zarówno w Zgromadzeniu Ogólnym, jak i w Radzie Praw Człowieka. I to jest bardzo dobra inicjatywa i współpraca jest znakomita. Z państwami arabskimi w wielu kwestiach, które są podejmowane w Radzie Praw Człowieka, potrafimy się porozumieć. Choć no jeszcze kilka lat temu się wydawało, że no jak tu z państwami arabskimi mówić o prawach człowieka. W zależności od tematu, więc tego typu, powiedzmy, dynamiczne koalicje, w zależności od inicjatywy trzeba ich szukać i wtedy nasz głos, głos państw Unii Europejskiej będzie lepiej słyszalny. Wreszcie ostatni punkt. Dla właściwie prawie wszystkich państw członkowskich ONZ-u idea poszanowania prawa międzynarodowego jest ważna, szczególnie dla państw średnich i małych, które notabene stanowią większość. Więc wokół takich tematów, choćby zakreślonych ogólnie, ale jednak należy i można się porozumieć. Także jestem ogólnie optymistą. Podam może jeszcze na koniec konkretny przykład, co nam się całkiem niedawno udało. W maju tego roku z inicjatywy Polski Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję przez konsensus ustanawiającą Międzynarodowy Dzień Upamiętnienia Ofiar Przemocy na tle religijnym. I żeby tę inicjatywę zrealizować,
zaprosiliśmy do core group państw, które sponsorowały tę inicjatywę, promowały ją, państwa ze wszystkich regionów świata. I to jest sposób, żeby być skutecznym. I rezolucja została przyjęta przez konsensus. Został ustanowiony dzień 22 sierpnia, tym międzynarodowym dniem. Ktoś powie, no ale jakie to ma znaczenie, co to pomoże? No to jest istotne, bo to pozwala potem mobilizować się państwom, różnym organizacjom pozarządowym, organizacjom międzynarodowym wokół jakiegoś tematu, inicjować dalsze działania, powołując się na jakiś dokument międzynarodowy. Dziękuję bardzo. Thank you very much, and I would like to. Dziękuję bardzo. Chciałbym kontynuować, jeżeli chodzi o te punkty dotyczące dynamicznych koalicji z państwami arabskimi, jeżeli chodzi właśnie o te działania wielostronne i może, żeby podnieść troszeczkę bardziej tutaj poziom optymizmu w tej dyskusji, ponieważ Anthony i Richard w swoim raporcie zidentyfikowali szereg obszarów polityki, gdzie Unia Europejska mogłaby podjąć działania i według nich mogłaby być skuteczna w ukuciu takich współpracy, żeby osiągnąć pewne cele. Może to jest dobry moment, żeby przejść do tej części raportu i powiedzieć, gdzie widzisz ten potencjał dla Unii Europejskiej, że mogłaby być tą siłą przewodnią, jak gdyby powodującą tymi zmianami. Tak, bardzo się, w pełni się zgadzam z tymi wszystkimi uwagami zaprezentowanymi. Nie powinniśmy odrzucać zaangażowanie takich krajów jak Chiny, jeżeli chodzi o wsparcie systemu, ale mamy wizję inną od nich i trzeba o tym pamiętać. Konkurencja, w którą wchodzimy z optymizmem, w takim sensie, że możemy zdobyć poparcie. Oczywiście jest wiele solidarności wśród krajów na globalnym południu, ale są też kraje, które martwią się niebezpieczeństwem związanym z dominacją Chin w Afryce albo w ONZ, gdzie są niepokoje związane z agresywnym podejściem Chin, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe. Więc są te różne obszary i wydaje mi się, że jest tutaj możliwość, miejsce do znalezienia partnerów. Jeżeli chodzi o prawa człowieka, były tutaj pewne przykłady, jeżeli chodzi o nasze możliwości współpracy z krajami islamskimi. Myanmar, Birma to było jedno z problemów, czy udało się taką uchwałę, taką rezolucję przyjąć, jeżeli chodzi właśnie o Radę Praw Człowieka, ONZ. Czy się uda właśnie stworzyć takie sojusze z innymi krajami islamskimi? Wenezuela to jeszcze jeden przykład. Tutaj współpraca z krajami Ameryki Łacińskiej. Tutaj też odniesiono sukces, jeżeli chodzi o obszar handlu. Tutaj Unia jest ważną potęgą ze względu na rozmiary naszego rynku i może, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to obecnie są bardzo niezadowolone ze Światowej Organizacji Handlu, częściowo ze względu na sposób traktowania Chin. Więc Chiny mają gospodarkę, która ma zupełnie inną strukturę. Tam są silne dotacje państwowe przedsiębiorstwa, odbywa się transfer technologii, do tego są zmuszane. I te niepokoje są również w Europie, ale Europa chciałaby rozwiązać te problemy w ramach systemu handlu, zamiast żeby tutaj w to wchodziły Stany Zjednoczone. Chiny są bardzo zainteresowane ze względu na te przyczyny, o których pan mówił. Może Stany Zjednoczone... Przepraszam, nie zrozumiałam. Więc
Być może jest tu miejsce dla Europy, żeby być pomiędzy, współpracującej z Chinami, żeby dokonać reformy niektórych właśnie reform systemu, może współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, mówiąc, że dobrze, jeżeli Chiny zajmą się tymi sprawami, to będziemy z wami współpracować, jeżeli chodzi o Światową Organizację Handlu i również jeżeli chodzi o system rozwiązywania sporów, więc to będzie jeszcze jeden możliwy sposób. Inne podejście z innego obszaru i trzecie, o którym wspomnę, to jest cyberprzestrzeń. To jest kluczowa kwestia w świecie w przyszłości i teraz już widzimy sposoby, w jakich Europa postanowiła tutaj być wyznaczać trendy, tak? Jeżeli chodzi o RODO na przykład, jeżeli chodzi właśnie o to rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. To zostało przyjęte przez wiele krajów na całym świecie jako taki złoty standard, złota norma. Patrzą na Unię Europejską i mówią, jesteście wiarygodnym źródłem standardów, norm ochrony praw w tym obszarze. I tutaj może być trzeci sposób, jeżeli chodzi o korporacje, czy też coś pomiędzy, jak rozumiem, korporacjami, a sposobem tym chińskim. I to jest trzeci przykład. Także koalicje, o których Państwo mówili, jeżeli chodzi o korporacje, grupy społeczeństwa obywatelskiego, tego typu innowacje, tutaj jest miejsce dla tego wszystkiego. Mam nadzieję, że tutaj dołożyłem się do tego poczucia optymizmu. Oczywiście w niektórych obszarach będzie trudniej, a w innych będą konflikty i sytuacje postkonfliktowe, takie jak w Syrii. Cokolwiek wydarzy się w Syrii, to na pewno nie będzie to dla nas odpowiednie, ale w innych obszarach mamy możliwość przyciągnięcia innych krajów do takiego punktu widzenia, z którego będziemy zadowoleni. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, pan pracuje. Nie tylko pracuje, ale założył i przewodniczy takiemu ośrodkowi, który zajmuje się zagrożeniami hybrydowymi. I to wraz z polityką klimatyczną jest jednym z priorytetów Finlandii, jeżeli rozumiem to dobrze, jeżeli chodzi o ten globalny program, tę globalną agendę. Moje pytanie brzmi, czy mógłby pan powiedzieć troszeczkę więcej, czy pani mogła powiedzieć więcej na temat tej współpracy, jeżeli chodzi o postrzeganie Unii Europejskiej, państw członkowskich, ze względu na nowy wymiar tego porządku wielostronnego, multilateralnego w obszarze, który nie został jeszcze objęty tymi uzgodnieniami wielostronnymi. Czy Europa rzeczywiście mogłaby spowodować, żeby stworzyć taki nowy system multilateralny ze względu na fakt, że jeżeli chodzi o technologię, na przykład nie jesteśmy tu supermocarstwami na świecie, są inni, tak, którzy mają dużo silniejszy wpływ oddziaływania. Dziękuję. Wydaje mi się, że zjawisko zagrożeń hybrydowych związane z zagrożeniami niekonwencjonalnymi w stosunku do społeczeństwa. Wiemy, że wielkie mocarstwa starają się wywierać wpływ, no zawsze tak robiły, wywierać wpływ na inne państwa. Tutaj nie ma nic nowego, ale jeżeli chodzi o środki, sposoby użyte wywierania tego wpływu, to tutaj przechodzimy do tych środków hybrydowych. Więc chodzi właśnie o te niekonwencjonalne środki, sposoby, które wpływają na przykład na wybory, na debaty publiczne, na krytyczną infrastrukturę państwa. I to jest funkcjonowanie w tej szarej strefie pomiędzy wojną a pokojem. Jest to stare zjawisko, ale
pojawiły się nowe sposoby, również wykorzystujące no, rozwój technologii, ponieważ cybernetyczne, tak? To też jest instrument w rękach kogoś, chociażby IT, kto chce mieć wpływ w innym państwie, więc jest to złożone zjawisko. Częściowo jego źródła są związane z sytuacją opisaną w raporcie. Kiedy zasady międzynarodowych zachowań nie są respektowane, to załamuje się zaufanie pomiędzy państwami i jest pole do manewru dla właśnie takich zjawisk. Więc jeżeli chodzi o pana pytanie, jak możemy sobie poradzić z tym zjawiskiem? Czy potrzebujemy nowych zasad? Tak, częściowo nowych zasad w tych obszarach, gdzie te możliwości wywierania wpływu są wykorzystywane, ponieważ albo nie istnieją zasady, albo nie są respektowane. A przestrzeń, cyberprzestrzeń należy do tych obszarów, gdzie zasady dopiero są tworzone. A jeżeli istnieją zasady, to niekoniecznie są stosowane. Ale wydaje mi się, że częściowo jest to kwestia braku zaufania. I jest to związane z właśnie tą walką sił, grą sił, której jesteśmy świadkami. Im bardziej jest to konflikt o wartości, tym większe jest podejrzenie w systemie międzynarodowym, tym więcej jest miejsca do manewru, jeżeli chodzi właśnie o wywieranie tego wpływu hybrydowego. Więc jest to sposób, który widzę, tak, Europa mogłaby być silnym aktorem tutaj, jeśli chodzi o nie tylko o kształtowanie zasad, ale również zwiększanie zaufania pomiędzy różnymi aktorami. Promowanie multilateralizmu jest również narzędziem samym w sobie, ale jest to trudna sytuacja. Chciałabym też poruszyć jedną kwestię oprócz tych kwestii hybrydowych. Antony powiedział, że optymistycznie tutaj podchodzi do niektórych rzeczy. Ja też chciałabym pokazać nieco optymizmu, chciałabym zobaczyć więcej, większą rolę Unii Europejskiej, ale muszę jednak poruszyć jeden temat, jeden obszar, który powinien nas martwić. I niestety uważam, że Unia Europejska, że dla Unii Europejskiej trudno jest odegrać wiodącą rolę w tej kwestii. Chodzi o kontrolę zbrojeń. Są różne obszary różnych właśnie tych zasad międzynarodowych, które nie są respektowane. Ale jeżeli chodzi o ten obszar związany z bronią, ze zbrojeniami, to jest bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o zapobieganie kryzysom. Tutaj jest samo serce systemu międzynarodowego i powinniśmy się martwić obecnymi okolicznościami, bo ten cały system, który został stworzony w epoce zimnej wojny, po prostu albo upadł, albo jest w trakcie upadania. Także ta kontrola zbrojenia, kontrola no w tych negocjacjach to nie było poruszane. To jest system pomiędzy wielkimi mocarstwami. Czy Unia Europejska mogłaby tutaj odegrać rolę, jeżeli chodzi o tą kontrolę zbrojeń, żeby mieć jakiś wpływ właśnie na ten bardzo ważny obszar międzynarodowej polityki? Bardzo dziękuję za tę bardzo istotną kwestię, za wskazanie na tę istotną kwestię. Niestety nie będziemy prawdopodobnie w stanie odpowiedzieć się na to pytanie tutaj, ale jeszcze chciałem zapytać pana Jerzego Baurskiego, a chcę zostawić też państwu możliwość zadawania pytań, mamy tylko 15 minut. Jeśli spojrzeć na ostatnie dwa lata członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, interesowałoby mnie, gdzie było
Twoim zdaniem taki moment, gdzie Polska czy wspólnota międzynarodowa ma poczucie, czy powinna mieć poczucie, że ten system poniósł całkowite fiasko? Czy był taki moment? A z drugiej strony, gdzie był jakiś naprawdę prawdziwy sukces? To znaczy coś, co można by powiedzieć, że no, ten ONZ się naprawdę, czy ta Rada Bezpieczeństwa ONZ naprawdę się na coś przydał, że to jest wreszcie coś osiągnęliśmy. Czy można zidentyfikować dwie takie skrajne sytuacje? Oczywiście to ja zdaję sobie sprawę z tego, że to moje pytanie ma taki bardzo dziennikarski charakter, ale mimo wszystko. Dziękuję. Pytanie jest trudne, dlatego będę mówił krótko, tym bardziej, że spodziewam się pytań z sali. Tak żartobliwie zacznę. Nie ulega wątpliwości to, o czym wspomniałem na początku. Brak działania wspólnoty międzynarodowej w sprawie konfliktu w Syrii jest największą porażką społeczności międzynarodowej. Skala kryzysu humanitarnego jest nam wszystkim znana. To, że nie potrafimy znaleźć rozwiązania, jest niezwykle bolesne i dojmujące. Powiem tylko, że dla dyplomaty pracującego w Radzie Bezpieczeństwa jest to jeszcze dodatkowo boleśniejsze, bo debaty na temat Syrii odbywają się mniej więcej co 2 tygodnie w 3 różnych tematach: politycznym, humanitarnym i broni chemicznej. I przez 2 lata funkcjonowaliśmy w tym systemie, uczestnicząc w tych debatach, występując i właściwie jak porównujemy tezy nasze, które piszemy na wystąpienia teraz w grudniu z tym, co pisaliśmy 2 lata temu, to mniej więcej jest to samo. I ja nie znajduję jakby słów usprawiedliwienia dla całej społeczności międzynarodowej. Jestem tym, przepraszam, osobiste odczucie, w jakimś sensie zdegustowany. Jeśli chodzi o sukces ONZ-u, bez 2 zdań operacje pokojowe ONZ-u to jest sukces. O tym się dużo nie mówi, bo te operacje pokojowe działają stabilizująco, tak? Tam gdzieś w Sudanie czy na Bliskim Wschodzie może nie trafia to do nas, do naszej percepcji, nie jest to na paskach wiadomości, że jakaś operacja pokojowa się toczy w Sahelu i że działa stabilizująco. To prawda, jakby tam wybuchł wielki konflikt, to wtedy byśmy o tym słyszeli i wtedy byśmy się zastanawiali nad tym. W wielu aspektach ta działalność misji pokojowych właśnie, myślę, że błękitnym hełmom należy się jakieś uznanie. I tutaj przechodzę trochę do polskiego podwórka. W zeszłym miesiącu Polska po 10 latach powróciła do operacji pokojowych. 250 żołnierzy od 3 tygodni służy w misji UNIFIL w Libanie. 10 lat trzeba było, żebyśmy zrozumieli jako Polska, jako rząd, że jest to potrzebne, że to wzmacnia naszą wiarygodność jako aktora na forum międzynarodowym, że gdy się wypowiadamy w Radzie Bezpieczeństwa, to jeżeli nie chcemy być posądzeni o pustosłowie, to musimy uczestniczyć w operacjach pokojowych. I cieszę się, że za sprawą zaangażowania pana prezydenta Andrzeja Dudy, to się udało. Nasza misja powróciła do UNIFIL-u. I myślę, że to działanie w operacjach pokojowych będziemy rozszerzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy teraz chwilę czasu, ale dosłownie na, myślę, 2 pytania. Bardzo proszę, już jedno jest z przodu i jeszcze czekam na następne, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę je zadać. Bardzo proszę. Doktor Wilczek, ja jestem... Dobrze słychać, tak? Ja jestem Polką i Szwajcarką i ja studiowałam od życiu international w Genewie, więc brałam udział w różnych konferencjach przy ONZ z mojego wyboru. Ja dałam sobie lunch z różnymi ambasadorami z mojego wyboru, więc to, co widziałam, co słyszałam, to najlepszy uniwersytet. Ja już wtedy doszłam do wniosku, że to jest instytucja, która nie jest efektywna, ale krytyka nic nie daje. To jest tak jak life of human being. Starting point, optimum, trzeba zastąpić przez nowe generacje. I teraz czas przyszedł stworzyć nową generację,
międzynarodową taką, która dałaby gwaranta pokoju całej ziemi. I just want to switch to English because you... Przejdę na angielski może. Mam następującą propozycję. Proponowałabym, żeby stworzyć nową konkurencyjną organizację międzynarodową, która mogłaby zagwarantować pokój na świecie i z moich badań wynika, że to byłby najlepszy instrument zachowania pokoju. To musiałaby być organizacja efektywna. To musi być instrument, który byłby dobrze zorganizowany i to musiałby być instrument, który byłby w stanie działać również militarnie. Więc proponowałbym, żeby stworzyć taką międzynarodową organizację przywódców wojskowych, która mogłaby zapobiegać konfliktom. Oczywiście wymagałoby to wysokiego poziomu zorganizowania na świecie ze strony wszystkich państw, też wysokiego poziomu cywilizacyjnego. Gdyby to się udało, to wszystkie problemy byśmy rozwiązali. To bardzo odważna propozycja z pani strony. Także będzie zaraz możliwość, żeby pani usłyszała odpowiedź na swoją propozycję ze strony panelistów. Czy ktoś jeszcze się zgłasza? Jakieś jeszcze mam jedno pytanie? Bardzo proszę, tam mamy zgłoszenie. Chcę pogratulować wyboru tematu. Rzeczywiście sprawa jest bardzo istotna. Natomiast muszę powiedzieć po pierwsze, że bym się zastanawiał nad określeniem kryzys wielostronnego porządku międzynarodowego. Nie sądzę, że to jest właściwe określenie. Wydaje mi się, powinniśmy raczej mówić o pewnych problemach, które się pojawiają w funkcjonowaniu międzynarodowego porządku międzynarodowego i nad tym, jak je rozwiązać. Rywalizacja wielkich mocarstw, interesy wielkich mocarstw ropę były zawsze problemem funkcjonowania ONZ-u, jak i innych organizacji międzynarodowych. I ten problem został uznany od początku jako istotny przez prawo weta wielkich mocarstw w Radzie Bezpieczeństwa. Po drugie, bym powiedział, że osiągnięcia wielostronnego porządku międzynarodowego w ciągu ostatnich 70 lat są olbrzymie. Nie chodzi tylko o operacje pokojowe, zmiany w dziedzinie praw człowieka, pomoc humanitarną i tak dalej, i tak dalej. To są zmiany na olbrzymią skalę i trudno byłoby w tej chwili pomyśleć, że to ulegnie jakiemuś załamaniu. Być może wymaga pewnych dodatkowych refleksji, natomiast sądzę, że określenie jako kryzys byłoby trochę przesadzone. Po drugie, właściwie po trzecie, ten porządek to nie jest sprawa interesu lub braku interesu wielkich mocarstw, to jest sprawa 180 czy 190 państw, które są zainteresowane tym porządkiem. Dlatego szukając jakichś sposobów umocnienia tego porządku czy usunięcia problemów, wydaje mi się, że Unia Europejska ma tutaj olbrzymią rolę, ale wydaje mi się, że nie zrobi tego bez zmobilizowania tych ponad 170 państw, które również są tym zainteresowane. I kończąc, już bym może proponował zarówno państwu, jak i fundacji, żeby się zastanowić nad jakąś z takim spotkaniem, jak umocnić ten porządek, co można byłoby zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, ale naprawdę bardzo krótkie już. Pytanie. Jeżeli to jest pytanie, to bardzo proszę, bo musimy skończyć punktualnie o godzinie 4:30. Dobrze? Bardzo proszę. Pani Hołuszko. Ja chciałam się spytać o zdanie państwa względem kryzysu, przed którym stoi przede wszystkim Europa i kraje naszego regionu. To jest kryzys humanitarny związany z nagłym wzrostem ludności północnej Afryki, Azji Zachodniej, krajów arabskich ogólnie, na wschodzie tylko Filipin. Przy wzroście 4% to jest podwojenie ludności w ciągu kilkudziesięciu lat. Ten kryzys z powrotem nadejdzie, jak współpraca, i to jest przeciwne liberalizmowi europejskiemu, jak instytucje międzynarodowe mogą zareagować. To jest związane z kryzysem zaufania do tych instytucji. Dziękuję bardzo. And now I'm turning back to the panel. Także wracając teraz do panelistów, może w odwrotnym porządku teraz.
jeżeli chcą Państwo oczywiście zabrać głos, to bardzo proszę. Odnosząc się do pierwszego pytania, no jestem realistą i idea burzenia aktualnego porządku ładu międzynarodowego opierającego się na systemie Narodów Zjednoczonych po to, by próbować zbudować na nowo, uważam to za nierealistyczne i nie będę tego rekomendował ministrowi Czaputowiczowi. Proszę wybaczyć. Faktem jest, że państwa, które posiadają prawo weta, P5, one z tego statusu nie zrezygnują i nie będą zainteresowane dyskusją. W łonie ONZ-u toczy się dyskusja na temat reformy Rady Bezpieczeństwa. Ona się toczy od bodajże 20 lat i będzie się toczyła jeszcze przez kolejne 20. Więc w jakimś sensie jestem zwolennikiem stopniowego naprawiania, szukania możliwości pewnych korekt tam, gdzie to odnośnie do pan ambasador Tofpik uznaje nasze określenie kryzys może za zbyt mocne. Właściwie to jestem w stanie się z tym zgodzić, bo w jakimś sensie jest to naturalne, że świat przechodzi przez jakieś okresy, powiedzmy, łatwiejszej i trudniejszej współpracy i pewnie teraz jest taki okres większych wyzwań. Także też wolałbym to widzieć w perspektywie wyzwań, przy całym jednak szacunku dla dokonań całego systemu ONZ, bo też o tym na co dzień nie mówimy, jak wiele korzyści płynie z pomocy humanitarnej realizowanej drogą ONZ. A propos wyzwań demograficznych, no to się oczywiście odbija na fali migracyjnej i na presji migracyjnej, notabene nie tylko w Europie, tylko te napięcia migracyjne są na wszystkich kontynentach i jakby tutaj no, podstawą powinna być współpraca, dialog między państwami pochodzenia, państwami tranzytu, państwami docelowymi, ale no, przyznaję, że jest to temat wrażliwy politycznie również i w Europie, również w Polsce. Jest to temat, który no, budzi napięcia polityczne, które w mojej ocenie nie służą w dłuższej sekwencji szukaniu jakiegoś konstruktywnego rozwiązania. Także tutaj trudno o jakiś taki optymistyczny ton. Dziękuję bardzo. Teja, proszę bardzo. Teja, 2 minuty, jakbyś mogła się zmieścić. Pierwsze pytanie, to rzeczywiście prawdziwe wyzwanie, bo jaka międzynarodowa organizacja miałaby to być? Jaki system międzynarodowy miałby to być? Tak, żeby zapobiegać przyszłości konfliktom czy kryzysom. Czy mógłby to być system, czy mógłby ten system być bardziej efektywny niż to, co mamy w tej chwili w ramach ONZ-u czy Rady Bezpieczeństwa z krajami, które mają też prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, bo to jest też ten system, który ogranicza możliwości rozwiązywania konfliktów czasami. No, zaproponowano tutaj pewien model. Te propozycje wcześniej też padały. Próbowaliśmy na przestrzeni no, w dziesięcioleci różnych rozwiązań i w tej chwili mamy to, co mamy. Czy może być coś lepszego? Nie wiem, bo pamiętajmy o kwestii suwerenności. Jeżeli pamiętamy o suwerenności, to no niestety to nie jest łatwe, żeby stworzyć taki międzynarodowy system, który będzie efektywny. Jeżeli chcemy szanować suwerenność państw, no to ciężko jest wywierać presję na poszczególne państwa, które przecież są suwerenne, tak żeby ten system był bardziej efektywny. Także no musimy polegać na po prostu zgodzie ze stron wszystkich krajów, a o taki konsensus czasami może być trudno. Jaki system miałby teraz powstać, który byłby bardziej efektywny, jeżeli chodzi o zapobieganie kryzysom i zapobieganie przemocy?
I jeszcze drugie pytanie, bardzo krótko, jeżeli mogę, chciałabym się do niego odnieść. Niestety moja percepcja wygląda tak, że ten system multilateralny stoi teraz przed wyzwaniem. 20 lat temu nasze multilateralne organizacje były szanowane i przestrzegano w dużo większym zakresie takich międzynarodowych zasad, norm, niż teraz ma to miejsce. I też mieliśmy wyraźne takie przywództwo, które opowiadało się za tym porządkiem multilateralnym. Wydaje mi się, że moglibyśmy powrócić do tej sytuacji, ale w tej chwili to tak nie wygląda zbyt optymistycznie. Dziękuję. Dziękuję. I ja teraz zacznę od drugiego pytania. Wydaje mi się, że to prawda, że ten system się w tym momencie nie zawala całkowicie. I nieważne już jakiego użyjemy słowa, czy to jest kryzys, czy to jest wyzwanie, czy to jest problem, to nie tak jak w latach 30., kiedy Liga Narodów na przykład się rozpadała. No to nie jest porównywalna sytuacja. System w tym momencie jest pogrążony w takiej refleksji, jest narażony na różnego rodzaju presje z różnych stron i rzeczywiście dostrzegamy taki okres, gdzie potrzebujemy korekty. I teraz się pojawia pytanie, jakie inne instytucje się pojawią, jaki nowy porządek się pojawi, tak żeby odzwierciedlić tę nową równowagę władzy na świecie i żeby odpowiedzieć na różnego rodzaju wyzwania, które się pojawiają na międzynarodowej agendzie. To rzeczywiście jest wyzwanie i dlatego też ten system teraz jest narażony na próbę. I pytanie brzmi, jak odpowiedzieć na to w taki sposób, żeby odpowiadał on jak najlepiej europejskim interesom i wartościom. Tak, żeby zachować tę ideę systemu opartego na pokoju. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to też jestem raczej realistą, a też jestem sceptyczny. Wydaje mi się, że ten system, który próbuje połączyć wykorzystanie przemocy i też tej równowagi na świecie, no nie jesteśmy tak naprawdę gotowi, żeby zrezygnować z zasady suwerenności i wydaje mi się, że gdybyśmy na to postawili, to mielibyśmy jeszcze mniej porządku, a nie więcej porządku na świecie. I teraz coś, co łączy wszystkie trzy pytania. Wydaje mi się, że w przyszłości moglibyśmy pomyśleć o jakichś nowych zasadach regulujących zachowanie na świecie, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, jeżeli chodzi o migrację, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o rosnącą populację. To jest kwestia jakiegoś takiego kodeksu zachowania. Oczywiście to byłoby na zasadzie dobrowolności, to tak jak to się dzieje w obszarze walki ze zmianami klimatu, na przykład to mogła być taka koalicja, próba wywierania pewnego rodzaju presji na rządy, tak żeby współpracowały na rzecz ochrony klimatu. To samo może się dziać w odniesieniu właśnie do rządzenia i zarządzania konfliktami na świecie. Także moglibyśmy z optymizmem patrzeć w przyszłość wtedy. Bardzo udana debata, nie tylko dlatego, że udało nam się skończyć o czasie, ale dlatego, że udało nam się, wydaje mi się, ten temat zgłębić w taki sposób, który by nie pozostawiał złudzeń, że sytuacja jest poważna, ale jednak nie całkowicie beznadziejna. I to jest, nie wiem, czy to jest optymistyczne zakończenie, ale wydaje mi się, że w tej dyskusji można wydobyć pewne wątki, które wskazują na to, że i Unia Europejska jest w stanie mieć pewien wpływ na to, jak ten porządek międzynarodowy będzie się kształtował i że te instytucje, które dzisiaj mamy, tak jak powiedział pan ambasador Tofpik, no nie są w stanie letalnego kryzysu, ale też w stanie pewnej rekonfiguracji, która niekoniecznie musi zakończyć się fiaskiem i zakończyć się negatywnie. Dziękuję bardzo naszym panelistom za udział w tej dyskusji i dziękuję przede wszystkim bardzo Ministerstwu Spraw Zagranicznych Finlandii za wsparcie tekstu, którego współautorem jest Antony Dworkin, do którego lektury też bardzo zachęcam i dziękuję bardzo ambasadzie Finlandii za partnerstwo przy organizacji tego wydarzenia i życzę Państwu wesołych świąt, ponieważ myślę, że przed świętami już raczej w tej, przynajmniej w tym formacie się nie spotkamy. Dziękuję bardzo.